No i to jest ten efekt naszego spotkania na kulturalnym. Nie ma tutaj niestety naszego przyjaciela, który dopiero dojdzie, Tomasza Ciesielskiego, który 25 lat temu mniej więcej po swoim powrocie z kaset z tej wystawy, dokumentach, które wystawił się od razu, przyjechał załamany i powiedział o tym, że pan jest malarstwa, ja nie mogę malarstwa, bo nie mogę tego podłączyć do domu. I miał 25 lat, proszę bardzo, o tym malarstwo wyjeżdżałem do sądu. Czyli to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Ta wystawa jest w jakiś sposób doniecka. Elektryzująca. Też. Doniecka dlatego, że, a być może ja nie znam wszystkiego, co się dzieje na świecie, ale w tym moim obrębie sztuki rzeczywiście jest to zupełnie nowatorska rzecz, a mówiąca o tym, o czym malarstwo mówiło od samego początku. Czyli malarstwo, sztuka zawsze opowiadała historię. I te obrazy również opowiadają historię. Dla tych, którzy chcą dotrzeć do tych historii, potrzebne jest urządzenie. Tym samym ta wystawa dzieli właściwie publiczność na dwie części. Na tych, którzy oglądają malarstwo i myślą kategoriami sztuki lat 70. i mają swój język, swoje kryteria również z tego okresu, mogą opowiadać o tych obrazach jako abstrakcji geometrycznej, o nurcie, w którym się mieści, czy mieści się z przodu, czy mieści się w środku, czy gdzieś z tyłu rąbuje się malarstwo Kasi Żelazki, czy może jest zupełnie z innego źródła. No niemniej w tym rozwinieniu abstrakcji geometrycznej można to zadać. Natomiast nie jest to prawdą, ponieważ te obrazy są oczywiście kluczem. To jest urządzenie, które pozwoli, zamek, który ten klucz pasuje. I dzięki temu możemy obejrzeć prawdziwą część wystawy. To, o czym te obrazy naprawdę mówią. Pod każdym z nich jest podpis. Ten podpis ułatwia wejście Państwu we wszystkie opowieści, we wszystkie historie, ale nie rozwija wszystkiego.